Patrzmy zatem na zasady twojego dzisiejszego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Krzysztofa. Konkurencja będzie się składała z trzech rund. W pierwszej rundzie Krzysztofowi zostaną przedstawione losowo wybrane wyrazy, które będzie musiał powiedzieć w spak, czyli od tyłu. W drugiej rundzie Krzysztof powie od tyłu losowo wybrane zdanie. A w trzeciej zaśpiewa w spak wybraną losowo piosenkę. Wykonanie zadania sprawdzimy, odtwarzając od tyłu nagrane wcześniej wypowiedzi i śpiew Krzysztofa. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli we wszystkich trzech rundach głos Krzysztofa odtworzony od tyłu będzie brzmiał poprawnie. Oj, będzie się działo w naszym studiu. Za chwilę będzie się działo. A jestem ciekawy w takim razie, Krzysztof, jak brzmi Pudzianowski od tyłu? Nie będziemy się bili. Nie, nie będziemy. X for nice, dup. A jednak. Zaraz, spokojnie. Tak pomału, bo to tak... Pudzianowski. X von nice, dup. Żeby było łatwiej, wyobrazić sobie. Gotowy? Zgadza się. Zapraszam, Krzysztof, na fotel. Jasne. A my mamy przygotowaną specjalną aplikację. Już za chwilę jeden z jurorów wybierze cztery wyrazy dla Krzysztofa. Czarek. Wyrazy są wylosowane. Pierwszy wyraz. Wiatrówka. Akwurtajw. Nagraliśmy oczywiście twoją wypowiedź i teraz usłyszymy, czy brzmi poprawnie. Wiatrówka. Wszystko się zgadza. Ale fajnie, że też cię to bawi. Dalej. Drugie słowo to internet. Ten retni. Internet. Internet! Trzeci wyraz to motocykl. Uwaga, lky co tom. Zmieszam. Motocykl też jest od tyłu. Nie, no jasne, wszystko jest. Bierze powietrze, wiesz. Motocykl. Motocykl! To takie samurajskie. Motocykl! Ostatni wyraz. Krótkofalówka. Akwulaw od kruk. Sprawdźmy. Kur, kto? Falówka. Krótka falówka. Wielkie brawa. Teraz czas na zdanie. To zdanie wylosuje Mariusz Pudzianowski. Ani tak kręcimy. Pokaż. Przepraszam. Nie mówić. Nie mówić, ale śmiać się można. Bardzo proszę, to specjalnie dla naszych widzów. Krzysztof, jesteś gotowy? Oczywiście. Wysoki jak topola, a głupi jak fasola. A losow kaj i puk, a... Alopot, kaj i kosyw. Posłuchajmy zatem. Wysoki jak topola, a głupi jak fasola. Wielkie brawa! Jesteś, Krzysztof, niesamowity. Pora zobaczyć, jak pójdzie ci ze śpiewem. Posłuchajmy najpierw utworu. Domyślam się, że wiem, co to jest. Ponownie piosenka puszczona będzie od tyłu. Również Krzysztof śpiewać będzie w spak. Jezus.
Dobrze. Czy jesteś gotowy? Zaczynajmy. Bardzo proszę o utwór. Zar, okryt, anżom, emściach, co kasciach, co chać, tat. Me, łado, idź, enoj, grac, idź, ołim, ecresa, ja. Ksa, ułac, e, łado, idź, co myt, ybach, ich, zajb. Ewa, lasso, eno, leś, isto, f, zesp. Dobry, dobry. Jesteś królem nie tylko polskiego, ale też węgierskiego karaoke. No, proszę, pójście to. Słuchajcie, ale wiecie, co to była za piosenka? Nie mam pojęcia. Posłuchajmy zatem, jak to, co wykonał Krzysztof, brzmiało. Wse swe osy, twe osy. Mówiłem, że to będzie. Posalałe gwiazdy kawy, swe mocy oddałe. Stały pask, a ja serce miłości wstargnione zdi oddałem. Stachowska, Stachowska, czuję, można tylko raz. Chodź Krzysztof, chodź, 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 chodź. Jak to jest możliwe, słuchajcie. Powiedz Krzysiu, czy ktoś po twoim występie kiedyś stał? Nie, i chciałem tylko pionę zbić z wami. Jest uścisk. To my dziękujemy bardzo. Dał radę. Ło, Krzysztof. Ale powiedz mi, czy to tylko dzisiaj cię tyle kosztuje? Czy zawsze cię tyle kosztuje? Jeżeli chodzi o słowa, o zdania, nie ma problemu. Piosenki, myślę, że też nie ma problemu. No słuchajcie, dobrze. Od dzisiaj nie będzie problemu. Czarek, wyobrażasz sobie rolę, którą musiał być odegrać od tyłu. Ale tylko na scenie narodowej w Budapeszcie. No, wiesz. Tak, tam to miało ja się sens. Nie dziwię, że mówią Węgier, Polak, dwa bratanki. Słowa słowami, ale melodia. Melodia od tyłu. To jest w ogóle jakiś kosmos, jakaś abstrakcja. Ja się nie podejmuję, panie doktorze, żeby oceniać Krzysztofa. Dla mnie to jest fenomenalne i powiem, że w tej mojej łysej głowie to się nie mieści. That was incredible. Macie to w Stanach? Macie takie show? Znaczy, słyszałem o jednej dziewczynie w Stanach, która też tak potrafi, ale no, nie słyszałem, żeby śpiewała, tak? No, to jest niesamowite po prostu.